Zacznijmy od Eteru. Thor, co o nim wiesz? Czy on zasnął? Nie, nie. Chyba mu się zmarło. Od czego zacząć, nie? Więc Eter, po pierwsze, nie jest kamieniem. Ktoś go przed chwilą nazwał kamieniem. Jest bardziej jak taka jakaś rozmrużona breja, więc trzeba napisać sprostowanie i przestać go tak nazywać. Ale no dobra, to anegdotka. O Eterze. Otóż mój dziadek wiele lat temu musiał ukryć skubańca przed mrocznymi elfami. Straszni goście. No i Jane, wyobraźcie sobie. Ona właśnie ta. Otóż Jane jest, była moją byłą. No i raz tak jakby wsadziła rękę w te breje, a wtedy Eter tak jakby wszedł w nią i była bardzo, bardzo chora. Więc musiałem ją zabrać do Asgardu, skąd sam pochodzę i spróbowałem ją wyleczyć. Wtedy ze sobą chodziliśmy i musiałem ją... Przedstawiłem ją mojej matce, która nie żyje. A zresztą ja i Jane też ze sobą zerwaliśmy, także... No jak to bywa, wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Jedyną rzeczą, która... Czekaj, mówię jeszcze. Jedyną rzeczą, która trwa w życiu, jest nietrwałość. Ekstra. Jajka? Śniadanie? Nie. Wolałbym krwawą berkę. Quill mówił, że...